Leszek Biały nie pojechał na wyprawę krzyżową, ponieważ, jak stwierdził, w Palestynie nie ma piwa, a bez piwa nie ma życia. A konkretnie podobno miał mówić o piwie ze Żnina, z Pału, ponieważ tam bywał i tam też, nie dopiwszy piwa, skonał w dramatycznych okolicznościach. Wpływ piwa na politykę i Leszek Biały. Książę Leszczek Biały, kiedy był sflaczały i na ludzi patrzył krzywo, zbierał łuki, wiłki, poczem na pałki jechał strzelić sobie piwo. Z pałczanamy do gębowej jamy lał piwo, piwo. Miał dowodzić prawie krzyżowej wyprawie, aż tu nagle się odzywa: zaszczyt ten nie minie, bowiem w Palestynie nie ma pałckiego piwa. A doba straszliwa jest, gdy upływa bez piwa, piwa. Potem w pewnej sprawie znalazł się w Gąsawie, wyschły jak suszona śliwa. Mówi: zginę marnie, znajdźcie mi piwiarnię z kroplą pałckiego piwa. Ach, uschnę jak sucharek bez paru małych miarek piwa, piwa. Mówią pałczany: Leszek, nie bij piany, ustrzeż się uzależnienia. Kiedy coś cię boli, łyknij sobie coli, niech cię piwa braknie w pienia. Lecz Leszka gardziel chciwa, tak tylko się odzywa: piwa, piwa. Drodzy pałczanie, wasze pouczanie jest fałszywe jako żywo. Wywróżyłem sobie, że się znajdę w grobie w dniu, gdy mnie ominie piwo. Rzecz niemożliwa, by wyżyć dzień jeden bez piwa, piwa. Słysząc to wyznanie, dranie pomorzanie mówią: orzeł albo Reszka. Chwila ta szczęśliwa, Leszek jest bez piwa, można zlikwidować Leszka. Bo Leszek Biały jest cały sflaczały, bez piwa, piwa. Zanim żniński browar zdołał dowieść towar i pokrzepić Leszka piwem, pomorzanie śmiali go, poszatkowali, zostawiając go nieżywym. Zabójczy bywa dzień, który upływa bez piwa, piwa.